Siemano, ja jestem Turbo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Sorry za te szumy, ale pierdolony filtrator mi się włączył, nie chce mi się go już wyłączać. Ogólnie Prince Polo tutaj śmigałem jego Vincentem i podrzucił mi pomysł, żebym kupił jego kloverka, bo ja pisałem, że chcę coś na projekcik. No i on ma właśnie kloverka ID, tam nie wiem jakie ID, 5 koła, ale ma 0 przebiegu. Czekajcie, bo to kurwa się tak nie da. Nie da się tak. Czekajcie, o kurwa. Ale po oczach tak wziął, że to szok. Dobra. Wchodzimy tutaj, pojmujemy Pitos. 17 tysięcy. Piękne. Tutaj mamy Paira, który ubezpiecza. Prince Polo, dobra. Prince Polo. Ciekawe jaki Prince Polo. Czy to ten dobry, złoty, czy to jakiś chujowy. Dobra, wrzucamy tutaj keszyk. No i co? I widzimy się w sumie... widzimy się zaraz na toningu wizualnym i mechanicznym. Ogólnie ten projekt będzie bardziej tylko wizualny, żeby sobie postawić go pod domek. No i co? Widzimy się po cięciu. Dobra, ogólnie jesteśmy już w Blueberry, mamy kloverka, on ma przebieg 0 km. Zajeżdżamy sobie... Aha, to nie tutaj. Musimy jechać na tuning, tylko czekajcie teraz. Jaki tunik? I musimy jechać pierw na mechaniczny tunik, bo chcę do niego zamontować EQ Turbo. Mówiłem, że to będzie trochę bardziej wizualny, ale w sumie kloverek jest fajną furką, będzie fajnie można polatać nim bokiem. No i wrzucę do niego właśnie EQ program i turbo. No to tam 100 koła, to nie zbawi mnie, nie? Włożymy do niego żółte lampy. I ogólnie malowanie też, ale z malowaniem to już mam pomysł, będziecie mieli screenshota tutaj. Ogólnie na pylu miałem takiego fajnego kloverka zrobionego pod drift i sterewem jeździłem i z Santexem. O, już tutaj to u mnie więcej jest akurat, u Paira trochę to jest opóźnione. Dobra, tutaj weź tak, wytnij to, żeby nie było. No i trochę opóźnione jest, ale pierwszy kilometr ważne, że wbity przeze mnie, więc mogę czuć się zaszczycony. No i co, damy mu też glebę. To wszystko wyniesie na nas, nie wiem, z 200 koła może, ale wydaje mi się, że to będzie w sumie spoko projekcik taki. Też planowałem właśnie robić klowera, planowałem robić klowera już na live'ie, ale wyszedł Picador. Tak jak mówiłem, będę chciał mieć takie dwa projekciki. Jeszcze może w przyszłości będziemy na odcinkach zbierać, albo na live'ach jakieś takie odcinki będą może, gdzie będziemy zbierać na Vincenta. Oho, tutaj minutnik. Dobra, jeszcze tutaj sobie mogę ustawić. Tak, więc jeżeli chcecie, to możecie rzucać na tacę, dokładać się do projektu, bo wspomożecie, nie? Wspomożecie. Ogólnie dzisiaj nie ma żadnych pozdrowień, bo chyba nie było niczego, nie sprawdzałem nawet screenshotów, bo nie czułem takiej potrzeby po prostu, nie? Dobra, 100 tysięcy. Wydaje mi się, że wyrobimy się w 100 kaflach, żeby to wszystko... dobra, Turbo V5, EQ V4 i zawieszenie. Mireczek tutaj będzie zadowolony. Ta, właśnie nagrywam. No więc... Pozdro Mireczek, pozdro, dobra. I zawieszenie, ta. I polecimy do Paira ogólnie. Polecimy do Paira, żeby zrobić te... Dobra, 110 koła. Miraz! Nowe, bo ja biedny. Czekaj, dobra, czekaj. Mireczku, muszę wyjąć tutaj gotóweczkę, bo ja tu... Ja tu biedny jestem. Daj 5 koła doli. Bo ja to zbankrutuję, chopie. Tutaj mi rasa trzeba. To czekaj, bo ja muszę wyjąć. Panie. Tak kurwa.
Mirek tutaj kokosy bierze. Ale pozdrawiam, Miro, i tak, tak, dobra. Mamy te 7,5 koła. Ta, no ja tutaj muszę grosz do grosza trzymać. Bieda, bieda, tak więc mówię, wrzucajcie. O, Mireczek tutaj elegancko, ale on i tak, tak mało w sumie bierze. Mało bierze, dlatego że ludzie biorą mnie. Tak. Dzięki wielkie, Miro, trzymaj się. Dobra. Dobra, teraz lecimy w sumie. O, już syczy. Jedziemy teraz na tuning wizualny, więc widzimy się w Fort Carson. Albo nie, w sumie jeszcze trochę popierdolę. O kurwa, ale przydusiło. Ogólnie to co? Wspierajcie mnie, to będzie projekt z Vincentem. Tutaj Pair pyta, czy surowy, czy przycięty. Był na pół w sumie, bo trochę mam do pogadania. Tak jak mogliście zauważyć, nie ma dosyć często tych live'ów teraz. Ogólnie jest to spowodowane, że od paru dni, znaczy od paru miesięcy w sumie źle się czułem, chodziłem po lekarzach i w ogóle teraz bardziej mnie trochę przycisnęło. Tak jak miałem to ostatnio, że byłem na antybiotyku i ostro schorowany byłem. No i ogólnie dlatego tych live'ów jest mniej, ale w sobotę prawdopodobnie pojawi się live'ik. Ten filmik widzicie prawdopodobnie, czekajcie, bo tutaj prawdopodobnie będziecie widzieli w czwartek lub piątek. Tutaj pozdrawiamy panią od historii. Dzisiaj dała pytanie zamknięte, co nie zdarzyło jej się od nie wiadomo pewnie jakiego czasu, więc pozdrawiamy. Uratowała mi ocenę koniec semestru. O, gratulujemy, Pair. No i co? No i mówię dlatego, zdrowotnie, no jest godzina pierwsza w sumie, jak to nagrywam, i mniej więcej o takich porach się pojawiam, bo sobie po lekcjach idę leżeć, kuruję się i... No i po prostu później sobie normalnie pykam godzinkę albo półtorej. Ogólnie nie pytajcie mnie, czy mam punkty premium na sprzedaż, ponieważ nie mam ich. Ja tym nie handluję już, ponieważ ten sposób, jak wam podałem, to od razu został spalony. Ja jak wam coś mówię, to potem po prostu tego już nie robię, bo zaczyna pół serwera to robić. Dobra, wyjmijmy 7,5 tysiąca tutaj. Tutaj wejdę felasy. Udawę tego. Dobra. Siemanko. Ty, słuchaj, Beni, jak masz voice chata, to potrzebuję tutaj fale kuttery i potrzebuję jeszcze podwójny wydech zakrzywiony. Jak znasz ID, jak nie, to będziemy próbować. No. Tak jak słyszeliście, zakrzywiony wydeszek, felaski, lakier zostawię na koniec, będę wam wklejał tam screenshota. Tak, czy wydeszek ten? Tak, ten. No i elegancko, dzięki wielkie, Byniu. Daj kasę, jeden, żeby miał tego tysiaczka. Ja to się boję, nie wiem. Tak. Dobra, pozdro, wariacie. Tutaj na szybkości odcineczek. Pozdro. Dawerty, trzymaj tam kafel na piwku. Trzeba ratować tutaj. Chłopacy, ciężko pracuję na tych warsztatach, a te doby drogie są. Sam chciałem kupić, ale na razie nie ma ogólnie. Kurwa, ten budzik pierdolony. Jeszcze raz. Dobra. No jesteś pozdrowiony, Laferty. Tak jak mówię, kto dawał mi jakiś pitos, to przepraszam, w następnym odcinku już go wrzucę. Ale mówię, nie sprawdzam tych screenshotów, bo po prostu chujowo się czułem i nie miałem chęci po prostu gry nawet. Dlatego właśnie Najsik coś tam i Pacio nagrywali, to prawdopodobnie zobaczycie u nich na kanale. A jeszcze kolorystyka, co do kolorystyki, no to też właśnie żółte lampki i szaro-czerwony kolor będzie miał ten Clover, bo takiego kiedyś miałem na umarłym serwerze o nazwie Player Life. Ogólnie mam trochę sentymentu do tego serwera, a jako że mam tutaj dużo gotówki, to chciałbym w jakimś stopniu to wykorzystać. Ogólnie Clover jedzie 172, więc zobaczymy, ile będzie leciał w podstawowej wersji silnika oraz na programie 1000 punktów, bo Pair to jest gościu i on za drugim, trzecim podejściem robi 1000 punktów, więc polecam u niego robić programy. No i co, widzimy się pod warsztatem. Dobra, jesteśmy już po cięciu. Musiałem tutaj wykonać pewne czynności. No i co, zbliżamy się do warsztatu już. Bayside Marina. O, tutaj Turbo Kolba swoim rancherkiem.
ale maśniutko tutaj bokiem się wleciało. Tutaj Kolba ma sprawę do Paira, ale my tutaj na faście, bo ten odcineczek już ma dobre 10 minut około. Fajnie, ogólnie te dłuższe odcinki, mogę się wygadać, wydaje mi się trochę ciekawsze, że jest ich mniej, ale niech on cofa. Niech on stąd tu pali gumę na razie. Dobra, wyjmujemy tutaj 15 tysięcy na ten program. Robisz programy w premierze, we wszystkim robisz, świże. Paira robi do wszystkiego program. Chcecie program, wbijajcie do Paira. Dobra, dawaj. O, tutaj klienci. Pito z Paira się zgadza, polecam usługi. Kowal sprzedaje swój warsztat, będziecie mieli tutaj ogłoszenie jego, więc mówię, tak to będzie, nie? Ja proszę o zacenzurowanie tego fragmentu. Dobrze, będzie tutaj cenzura. Spokojnie, będzie tutaj wszystko wycenzurowane. Mamy to na uwadze. No, Kowal sprzedaje, więc polecam Paira. Nikt się nie zgłasza w sumie, tak jak mówiłem. Mirki, nie Mirki. Tak jak mówiłem wcześniej, oni chyba nie mają nawet tych warsztatów. Tunerzy. No nie, te programowe co były, no to widzicie, tak jak mówiłem, programowy pozmieniały się. I o tym właśnie mówiłem, że osoby po prostu je kupują na handel i to nie jest bycie programistą. Tak jak widzicie, Paier lub Kowal mieli to długo. No. No i będziemy próbować, po prostu sobie później damy mu na piweczek, ale tak jak mówiłem, wydaje mi się, że te odcinki są... O kurwa! Panowie, daj kasę, 11, tutaj 10 tysięcy dla pana Paira dajemy, bo maśniutko robota odjebał. Dobra, lecimy. Ogólnie, ale już czuć to moc, czuć to moc. No, formalność. Tak jak mówiłem, wracając do tematu. Pozdrawiam ciebie, Pair. Kowal sprzedaje, Pair dalej robi, więc wbijamy do Paira. Jeżeli ktoś chce... O Jezu, wy mnie znienawidzicie, ale ja tutaj kobietę musiałem obudzić, a ja sobie odcinek nagrywam. Więc no, ale lecimy dalej. Jedziemy do Sanfiera zamontować lampy i tam się pożegnamy, a na koniec nasik wklej screenshota. Dodało to tylko 10 km na godzinę. To jest co najmniej dziwne, ale to chyba ze względu na to, że nie mam na maksa ulepszonego silnika. Albo 13, nie wiem. Trochę jest to dziwne, ale jak będę miał pieniążki, to zrobię jeszcze zrobię silniczek, to wtedy wam dam znać. Więc mówię, tutaj musicie... A, jeszcze zawieszenie, zapomniałem o zawieszeniu, widzowie. O zawieszeniu zapomniałem. Musicie mnie tutaj wspierać, tak jak Najsik żuli, teraz ja muszę żulić, bo jestem biedny. A i jeszcze mówiłem o tym projekcie, o pylu w sumie. No to mówię, jest to sentymentalny projekt, tutaj mam trochę hajsu. No to chciałbym porobić te projekty. Więc i to wam fajnie będzie się oglądało i mi będzie się to fajnie robiło. To jest w sumie długi odcinek, to będzie chyba praktycznie najdłuższy odcinek na kanale, gdzie mówię. Nie wiem, czy ktoś dotrwał do końca. Jak ktoś dotrwał, to napiszcie pączek. Napiszmy pączek, to wtedy będę wiedział, że dotrwaliście. Dobra, wyjmujemy tutaj 60 tysięcy. Nie wiem, ile ta lampy kosztuje, nie 660. Wyjmujemy i tak, wchodzimy w kolory świateł, mamy żółte, a 45 tysięcy, to one są z dolnej półki, zmieniamy, oj, czemu, o, zmieniono, dobra, poszło, no i co, no i tak to się prezentuje, na razie wizuj turbo, później będę zarobiony, to będziemy coś robić więcej, ale taką się prezentuje. Co? Chciałbym podziękować za oglądanie, napiszcie pączek. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Tak w sumie poza odcinkiem, to w sumie wpadłem na głupi pomysł, jakim było...
jakie było wpierdolenie do tego auta full silnika za jakieś około, no tam chyba około 70-80 tysięcy, ale myślę, że będzie warto ten klowerek. Oho, już leci fajnie bokiem. Właśnie, jeszcze dajcie mi znać, bo to tak będziecie mieli, tak wiesz, tak zrób tak, że jakby poza odcinkiem. Czy chcecie jakiś filmik zależy, jak driftujemy? Dodało to jakieś 50 km na godzinę. Myślę, że spoko w sumie. Jeżeli będziecie chcieli, też dajcie znać jeszcze, czy robimy go na fulla, czy tak go zostawiamy. I to w sumie na tyle, nie? Dzięki za oglądanie i na razie.